Najgorsza ocena Kościoła od ponad 25 lat. Sondaż CPOS, opinie o działalności Kościoła katolickiego najgorsze od 1993 roku. Pogorszyły się opinie o działalności Kościoła katolickiego w Polsce. Są obecnie najgorsze od 1993 roku, kiedy to po raz ostatni zarejestrowano wyraźną przewagę negatywnych ocen funkcjonowania tej instytucji nad pozytywnymi, wynika z najnowszego badania CPOS na temat aktualnych problemów i wydarzeń. CPOS podał, że od poprzedniego pomiaru we wrześniu tego roku, znowu wyraźnie pogorszyły się opinie o działalności Kościoła katolickiego. Zaznaczono, że są one najgorsze od 1993 roku, kiedy to po raz ostatni rejestrowano wyraźną przewagę negatywnych ocen funkcjonowania tej instytucji nad pozytywnymi. Obecnie działalność Kościoła katolickiego dobrze ocenia 2/5 Polaków, 41%. Od września spadek o 8 punktów procentowych, natomiast niemal połowa, 47%. Wzrost o 6 punktów, wypowiada się o niej z dezaprobatą, wynika z badań. Kto daje pozytywne noty? Pozytywnymi ocenami działalności Kościoła katolickiego wyróżniają się przede wszystkim osoby zaangażowane w praktyki religijne, uczestniczące w nich przynajmniej raz w tygodniu, potencjalni wyborcy PiS, jak również, choć w zauważalnie mniejszym stopniu, Konfederacji, ankietowani deklarujący prawicowe poglądy, a także respondenci mający wykształcenie podstawowe i, rzadziej, zasadnicze zawodowe, najstarsi badani oraz mieszkańcy wsi. A kto krytyczny? Z kolei głosy krytyki należą najczęściej do osób nieangażujących się religijnie, identyfikujących się z lewicą, popierających Polskę 2050 lub KO, najlepiej wykształconych, uzyskujących najwyższe dochody per capita, a także mieszkańców dużych miast 100-tysięcznych i większych, i respondentów młodych, w wieku od 18 do 34 lat. CPOS zwrócił uwagę, że w grudniu po raz kolejny pogorszyły się opinie o działalności Kościoła katolickiego, która obecnie, co w całej historii naszych badań jest czymś rzadkim, częściej spotyka się ze społeczną krytyką niż aprobatą. Według CPOS pytanie dotyczące oceny działalności Kościoła było od roku 1989 kilkakrotnie zmieniane. Do września 1989 pytanie brzmiało: przedstawię panu listy organizacji, grup i osób z życia publicznego kraju. Jak pan ocenia działalność każdej z nich? Czy zgadza się pan, że ich działalność dobrze służy społeczeństwu i jest zgodna z jego interesami? Zobacz też, spada liczba wiernych uczestniczących we mszach. Katolicyzm w Polsce doszedł do granic. Od listopada 1989 do października 1991, proszę teraz ocenić działalność różnych instytucji, organizacji oraz osób pełniących ważne funkcje w kraju. Czy, pana i, zdaniem, działalność Kościoła rzymskokatolickiego dobrze służy społeczeństwu i jest zgodna z jego interesami? Od marca 1992 do września 1997 pytano respondentów, proszę pana i ją, o ocenę działalności różnych instytucji i organizacji. Czy, pana i, zdaniem, działalność Kościoła rzymskokatolickiego dobrze służy społeczeństwu? Natomiast od grudnia 1997 CPOS zadaje pytanie, proszę pana i ją, o ocenę działalności różnych instytucji i organizacji. Jakby pan oceniła działalność Kościoła rzymskokatolickiego? Z analiz CPOS wynika, że zmiany brzmienia pytania nie wpłynęły znacząco na odpowiedzi badanych. Badanie na temat aktualnych problemów i wydarzenia przeprowadzono w ramach procedury Mixed Mode na reprezentatywnej i imiennej próbie pełnoletnich mieszkańców Polski, wylosowanej z rejestru PESEL. Zrealizowano je w dniach od 30 listopada do 10 grudnia 2020 roku na próbie liczącej 1010 osób, w tym 42,2%. Metodą CAPI 44,0%. CATI 13,9%. CAVI